kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Drodzy, no jest rzeczywiście problem z nauczycielami. Ratujecie się Państwo wobec właśnie braku dostępnych osób na rynku z kwalifikacjami, osobami często bez kwalifikacji. I zdarza się Państwu, że takie osoby zatrudnione na stanowisku, no właśnie, pomocy nauczyciela pozostają same z dziećmi. No, co nie jest niestety zgodne z przepisami. W niektórych sytuacjach, na przykład związanych z jakimś wypadkiem, no ale nie wyłącznie. Taka sytuacja może niestety narazić Państwa na Państwa będących organem prowadzącym, tych z Państwa, którzy jesteście i organem, i dyrektorem, ale i organ prowadzący, i dyrektor może być odpowiedzialny, narażony na odpowiedzialność karną za no, właśnie występek, który jest ostypizowany w artykule 160. Paragraf, w tym wypadku 2 kodeksu karnego, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowia, podlega odpowiedzialności karnej, jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, a na państwu ciąży taki obowiązek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. No i zapominacie przy tym Państwo niestety, że zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, w tym zajęć opiekuńczych, również w godzinach porannych czy popołudniowych, no powinien jednak realizować nauczyciel i ten nauczyciel powinien być z dziećmi nie wyłącznie wtedy, kiedy realizuje podstawę programową, no ale również właśnie w godzinach porannych czy w godzinach popołudniowych. Zwróćcie też Państwo uwagę, że w przypadku wystąpienia jakiegoś zdarzenia losowego w tym czasie, no pierwszą czynnością podlegającą sprawdzeniu jest właśnie ustalenie, kto w tym czasie właśnie sprawował opiekę nad dziećmi. To będzie przede wszystkim takich czynności dokonywał na przykład kurator oświaty, ale nie wyłącznie. Nie będzie problemu wówczas, jeżeli taka osoba bez kwalifikacji została zatrudniona ze zgodą kuratorium, za taką zgodą wyrażoną do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, prawda? Gorzej, jeśli o taką zgodę nie występowaliście, a dziećmi zajmowała się osoba bez kwalifikacji, na przykład pomoc nauczyciela. Jeśli zatem w Państwa przedszkolu występuje problem związany z kadrą, no to nie polecam Państwu pozostawiania dzieci pod opieką osoby bez kwalifikacji pedagogicznych, również w godzinach porannych czy też popołudniowych, kiedy grupy są mniej liczne bądź łączone, bez uprzedniego właśnie uzyskania zgody na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Bo niezależnie od tego, co Państwo zrobicie, pomoc nauczyciela no, nie ma takich kwalifikacji, żeby samodzielnie z tymi dziećmi pozostawać. Jeżeli jedynie taka osoba, która jest u Państwa pomocą nauczyciela, no, widzicie Państwo, że jej umiejętności dają prymat do tego, żeby wystąpić z wnioskiem właśnie o zatrudnienie tej osoby na stanowisku właśnie osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowanie. No i właśnie na takie okoliczności, możliwości uzyskania takiej zgody jest właśnie określona czy ustalona w przepisach prawa. I z wiadomości, które do mnie od Państwa docierają, wynika, że błędnie w takiej sytuacji występujecie Państwo o wyrażenie zgody na zatrudnienie takiej osoby na stanowisko nauczyciela. W takim bowiem przypadku kurator odmówi Państwu udzielenia takiej zgody. Dziś sprawdzałam przed spotkaniem z Państwem na żywo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Tam są również przygotowane dla Państwa wnioski bezpośrednio na stronie internetowej Kuratorium Oświaty, na przykład w Warszawie, w innych kuratoriach też takie wnioski Państwo znajdziecie. W tym właśnie te wnioski, które są dedykowane niepublicznym przedszkolom czy niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego. No i z tej informacji, która jest wprost zawarta w karcie informacyjnej na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie, tam jest wskazane, jakie wnioski i dla kogo i jak te wnioski wypełniać. I z tych informacji wynika, że właśnie wzór wniosku w załączniku numer 3 dotyczy właśnie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, publicznych i niepublicznych.
dla osoby właśnie nie będącej nauczycielem, która posiada przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły, osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego za odpowiednie doprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania. Drodzy Państwo, przepisy nie przewidują bowiem, żeby w przedszkolu kurator mógł jakkolwiek, choćby nawet chciał, wyrazić zgodę na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji na stanowisko nauczyciela. Nie ma takich przepisów. Dlatego jak spotykacie się Państwo z odpowiedzią odmowną, bo często Państwo wskazujecie, no ale my kierujemy wniosek i dostajemy odpowiedź odmowną albo odpowiedź, z której wynika, że dyrektor sam decyduje. Jeśli taką odpowiedź odmowną dostajecie, no to zdaje się dlatego, drodzy Państwo, że skierowaliście właśnie nie ten wniosek, niewłaściwy wniosek. Najczęściej kierujecie wniosek o zatrudnienie, wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji. To nie jest wniosek, który Państwo możecie skierować. Ewentualnie taki wniosek mogą skierować szkoły, tak? Ten wniosek nie dotyczy przedszkoli, a zatem na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji, a nie na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. Więc raz jeszcze podkreślam, drodzy Państwo, że powinniście kierować wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, która posiada przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola, przez dyrektora szkoły, przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego za odpowiednie do prowadzenia właśnie zajęć rozwijających zainteresowania. I przepisy przewidują, że kurator wyraża zgodę na zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania. I jeśli teraz, jeśli wystąpiliście Państwo o taką zgodę, no to oczywiście jak skonstruować wniosek, jaką podstawę prawną wskazać, jakie załączniki zamieścić, mówiłam Państwu już w trakcie innego z naszych spotkań, więc nie chcę duplikować tych informacji. I te informacje znajdziecie Państwo oczywiście na stronie internetowej Lexedu w zakładce aktualności razem z wzorem takiego wniosku. Zatem jeszcze raz, jeśli wystąpiliście Państwo o taką zgodę na zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, to taka osoba, mimo że nie jest nauczycielem, a jest na przykład pomocą nauczyciela, wcześniej była u Państwa zatrudniona jako pomoc nauczyciela, to w momencie uzyskania zgody ona będzie traktowana de facto jak nauczyciel. Innymi słowy, może wówczas samodzielnie zajmować się dziećmi i sama z tymi dziećmi zostawać. Tym samym nie narażacie się Państwo, jak w przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody, na zarzut narażenia na niebezpieczeństwo, jeżeli osoba bez kwalifikacji zatrudniona jest do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania za zgodą kuratora oświaty. Pełna zgoda przy tym oczywiście, że taka osoba nie może realizować zajęć z podstawy programowej, ale zgoda kuratora na zatrudnienie takiej osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, no umożliwia Państwu bezpieczne pozostawienie tej osoby z dziećmi, bezpieczne bez narażenia się na jakieś zarzuty karne w godzinach na przykład porannych, w godzinach popołudniowych czy w trakcie dnia. A podstawę programową, która ma być realizowana 5 godzin, realizuje po prostu osoba wówczas nauczyciel z kwalifikacjami. Łatwiej jest Państwu dysponować swoją kadrą. Przypominam również, że osoba, co do której możliwości zatrudnienia no wypowiedział się kurator, wyrażając zgodę, która nie jest nauczycielem właśnie doprowadza, a jest zatrudniona do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, jest również uprawniona do otrzymania tej nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. No, drodzy Państwo, mam nadzieję, że te wyjaśnienia będą dla Państwa wystarczające. Oczywiście szerzej na temat zakresu zadań pomocy nauczyciela, na temat nagród również, wciąż jeszcze, na temat konstrukcji wniosku na dwóch szkoleniach. Po pierwsze na dzisiejszym, tym takim zamkniętym dla osób, które poprowadzę dla osób, które są u nas w kancelarii objęte stałą obsługą prawną. No i jutro na szkoleniu takim otwartym, na którym możecie się Państwo zapisywać. Na jutrzejszym szkoleniu będziemy również poza tymi kwestiami dotyczącymi nagrody i pomocy nauczyciela i zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji. Na jutrzejszym będziemy mówili również o dokumentacji,
i o trybie postępowania, no, na wypadek wypadku w szkole czy w przedszkolu. Będziemy omawiali procedury dotyczące postępowania, dotyczące podawania lekom dzieciom leków. Będziemy mówili o zasadach programu Bon na laptop dla nauczyciela. Będziemy sobie omawiali kwestie naruszenia dóbr osobowych, czyli jak reagować na oszczerstwa i na negatywne komentarze czy też opinie na temat placówki i jak rozróżnić taką zwykłą opinię wyrażoną na temat placówki, która no, nie zawiera negatywnych, niezgodnych z prawem znamion, a taką, która już stanowi naruszenie dóbr osobistych, czy dobrego imienia firmy, państwa firmy, którą jest w tym wypadku, będziemy postrzegali jako przedszkole, jako szkołę, jako inną formę wychowania przedszkolnego. Pomówimy też sobie o poprawnej konstrukcji umów z rodzicami i też z kontrahentami oraz o zasadach skreślania dziecka z listy, również tego dziecka, które jest w obowiązku. Oczywiście będziemy również z mecenas Malinowską Kurpios odpowiadały na Państwa pytania, no a szkolenie dotyczy oczywiście kwestii stricte pedagogicznych, a zatem będzie mogło być, drodzy Państwo, rozliczone dotacją. Także wszystkie informacje na stronie internetowej lexedu.pl. Dobrze, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, pomoc nauczyciela taka, względem której kurator wyraził zgodę na zatrudnienie, to po uzyskaniu takiej zgody powinna być ujęta w systemie informacji oświatowej jak najbardziej. I macie Państwo tam w przepisach dotyczących nagrody właśnie dla nauczycieli. Wynika, że taka osoba, co do której kurator wyraził zgody, również będzie traktowana de facto jak nauczyciel, a zatem tej osobie też będzie przysługiwała nagroda. Jak rozmawiałam z kuratorem, kurator powiedział, że zajęcia rozwijające mogą być według niego minimalne 2 godziny, maksymalnie 2 godziny w tygodniu, oraz zajęcia, jakie dana osoba ma prowadzić, nie mogą być zajęciami, przepraszam, coś mi uciekło, wynikającymi z podstawy programowej. No tak, natomiast nie mogą być zajęciami, które są realizacją podstawy programowej, tu się zgodzę. Natomiast nie ma absolutnie informacji co do tego, w jakim wymiarze czasu prowadzicie Państwo zajęcia rozwijające zainteresowania, bo trudno mi jest sobie wyobrazić, że to mogą być maksymalnie 2 godziny, bo co do zasady przedszkola niepubliczne, tudzież publiczne, ma obowiązek zgodnie z przepisami działać tylko 5 godzin dziennie, prawda? A jeśli działa 10 na przykład, to jak większość z Państwa, to w pozostałych godzinach oczywiście prowadzicie Państwo zajęcia rozwijające zainteresowania, więc być może osobie z kuratorium chodziło o taką sytuację, w której ta podstawa realizowana jest na przykład przez 5 godzin i 2 godziny ponad to prowadzone jest przedszkole. Trudno mi jest tutaj dyskutować. Czy pomoc nauczyciela również może starać się o nagrodę? Sama pomoc nauczyciela nie może starać się o nagrodę, ale oczywiście, jeśli pomoc nauczyciela, osoba, która dotychczas była u Państwa zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela, jeśli w zakresie takiej osoby wystąpiliście Państwo, wyrażenie zgody do kuratora o możliwość zatrudnienia takiej osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, to wówczas ona również taką nagrodę powinna otrzymać, ale dopiero po wyrażeniu przez Państwa tejże zgody. Kochani, pięknego tygodnia Państwu życzę. Szczęścią z Państwa do zobaczenia za chwilę na szkoleniu o 16. Szczęścią z Państwa do zobaczenia jutro na szkoleniu też o 16. Tym takim szerszym troszkę zakresowo i ogólnie dostępnym, a szczęścią z Państwa do zobaczenia w najbliższym czasie. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, dbajcie o siebie, uważajcie na siebie, no i zapraszam oczywiście do zaglądania na stronę internetową lexedu.pl. Zapraszam też do udostępnienia tego postu, bo daje mi to taką odpowiedź zwrotną, że potrzebne są Państwu takie spotkania ze mną na żywo, do które oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Pani mecenas czy dyrektor punktu przedszkolnego, będący również nauczycielem, ma być wpisany do systemu informacji oświatowej. Każdy pracownik pedagogiczny wpisujemy go do systemu informacji oświatowej. Pamiętacie, że nagrody przysługują tym pracownikom pedagogicznym, którzy według stanu na 20 września zatrudnieni są, wpisani są do systemu informacji oświatowej, oczywiście zatrudnieni w oparciu o kodeks pracy u Państwa. Dobrze. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Do zobaczenia.